Cześć, witajcie. Witajcie, tym razem tydzień po tygodniu, co jest cudem ostatnio u nas najwyraźniej. Jest sporo dosyć premier, szczególnie chińskich. Są Chińczycy, którzy wychodzą z Rosji trochę za późno. No, lepiej późno niż wcale. Grunt, że to zrobili. No i grunt, że mamy kolejnego składaka na rynku. No tak, tak, rzeczywiście. Co prawda w katalogu był już od dłuższego czasu, ale Vivo właśnie potwierdziło specyfikację X-Folda. Tak jest. Nazwa, no, powiedziałbym, mogli się troszeczkę bardziej wysilić, jeżeli chodzi o nazwę. A i sam telefon chyba tak, no, w moim odczuciu wydaje się trochę mniej imponujący niż był w przeciekach, bo na przykład mówiło się, że nie będzie widoczna fałda na ekranie. Widziałem zdjęcia na żywo, bo już były unboxingi i tak dalej, filmiki trafiły do sieci. Nie, niestety fałdę widać dosyć mocno, tak jak w Samsungu po prostu. Nazwa jest bardzo dobra, bo sprawdzona marketingowo. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o fałdy, wszystkie składaki mają fałdy. No, jeżeli ktoś jest estetą, nie powinien kupować składaka po prostu. Trochę tak, ale na przykład i Motorola w Razerze, i Oppo w swoim Find N pokazało, że daje się ten efekt jakoś zminimalizować, zniwelować, szczególnie, że tutaj się pojawiało takie zapytanie. Wiem, w końcu ostatnio recenzowałem składaka Huawei, tam też ta fałda jest mało widoczna, a jednak jest nie, widoczna. No, że ja bym już powiedział, że jest mocno widoczna, ale to kwestia, że tak powiem, przyzwyczajenia się i spojrzenia. Tak samo był prognozowany w przeciekach tutaj aparat podekranowy do selfie. Niestety jest normalny i może w sumie... No i Bogu dzięki, że dali normalny aparat. Tak, bo kurczę, no nawet mam teraz w testach Nubię z takim podekranowym aparatem. Boże, jakie to jest słabe. O matko bosko. Wiecie, ja przypomnę, że jestem zdecydowanym przeciwnikiem w ogóle jakichkolwiek aparatów do selfie, bo są do niczego niepotrzebne. Chyba, że są komuś potrzebne, no to wtedy cóż, to jest tylko moje zdanie. Natomiast aparaty podekranowe w tej chwili jeszcze nie. To jest mniej więcej taka sama cudowna nowość jak te czujniki, czytniki linii papilarnych podekranowych, które po prostu nie działają i wszyscy wiedzą o tym, że nie działają, ale nie ma powrotu do działających czujników niepodekranowych. No dokładnie, no tak jak mówisz, ja też jestem wielkim przeciwnikiem podekranowych czytników, bo to po prostu nie działa. Natomiast wracając do naszego smartfonu Vivo, no to trochę tak, że tak powiem, forma jakby ogólna jest oklepana, natomiast bardzo fajne jest to, że dali naprawdę flagową specyfikację i porządne aparaty fotograficzne, co dotąd w składakach nie było wcale takie oczywiste. Mamy tutaj oczywiście Snapdragona 8, mamy szybkie pamięci, mamy nawet całkiem przyzwoity akumulator, bo 4600 mAh z 66-watowym ładowaniem. To jest imponujące rzeczywiście jak na składaka. Tak, bo z reguły no, w składakach ciężko upchnąć większą baterię, a tu nie dość, że dali w miarę przyzwoitą baterię, to jeszcze z dosyć szybkim ładowaniem, no bo 66 watów to myślę, że tą pojemność w ciągu nieco ponad pół godzinki będzie w stanie nabić, a jeszcze jest bezprzewodowe ładowanie 50-watowe, więc jak macie taką fast ładowarkę kompatybilną z takim szybkim ładowaniem indukcyjnym, to jest naprawdę fajna rzecz już. Tak, jeśli chodzi o szybkie ładowanie, to rzeczywiście zrobili fajnie, także tutaj nie ma się do czego przyczepić za bardzo. Z aparatami też jest fajnie, bo jest 50 od Samsunga z optyczną stabilizacją w roli aparatu głównego. Do tego mamy dwa aparaty tele, dwie dwunasteczki, jedna taka bardziej portretowa, przybliżająca dwukrotnie, a druga już z peryskopowym obiektywem z pięciokrotnym przybliżeniem bezstratnym. I do tego bardzo porządny aparat szerokokątny. Z jednej strony fajny, bo ma wysoką rozdziałkę 48 megapikseli, z drugiej to pole widzenia 114 stopni nie jest jakby najlepsze w branży, no ale ogólnie myślę, że ten aparat będzie stosunkowo niewiele ustępował głównemu, co z reguły w przypadku tandemów główny i szerokokątny wcale nie jest takie oczywiste, bo najczęściej mamy, przypomnijmy sobie, przeważnie 50-64 w głównym, a szerokokątna to jest jakaś marna ósemka, czasem może dwunastka. A tu mamy 48, więc powinno być fajnie.
Natomiast mniej fajne są ceny, bo no, gdyby ten telefon miał trafić do Europy, to byłby bardzo niekonkurencyjny cenowo niestety. Bo nawet przeliczając z juanów, czyli bez podatków i tak dalej, zależnie od pamięci, wersja 12256 kosztuje nieco ponad 6 tysięcy. Pamiętajmy, bez VAT-u, tak? A konkurent jest w podobnej cenie spokojnie już do kupienia. I druga wersja, ta mocniejsza, 12512, kosztuje 6700, przeliczając na żywca z juanów, czyli u nas by tak 8 pękło, myślę, jakby dorzucić VAT i tam różne nasze obłożenia. I chyba właśnie dlatego tego telefonu w Europie raczej nie będzie i na razie Vivo wyraźnie zakomunikowało, że on jest tylko na rynek chiński. Ja się zgodzę z Adamem, że aparaty są ok, nie ma się czego czepiać, natomiast Samsung ma co najmniej jedną lepszą matrycę w tej klasie, większą. Tę ratują troszeczkę te duże piksele rzeczywiście, bo one są na tyle fajne, że powinny te zdjęcia wychodzić, jeżeli oprogramowanie jest sensowne. Chwała im za to, że dali w obiektyw tele, bo to się zawsze przydaje. Fajnie, że jest szerokokątny, ale ten szerokokątny to jest standardowy Soniak. No, porządny, tak, taki dobry wół roboczy. Przyzwoicie jest. Jeżeli jest dobrze oprogramowany. Ja powiem szczerze, że kolory są trochę nudne, ponieważ poszli w kolory biurowe. To jest taki błękit, ale taki błękit lekko przydymiony, taki dosyć nudnawy, to ani nie błyszczy. Jest matowe. Może dobrze, może to ma być smartfon elegancki. Ja tutaj niepotrzebnie w ogóle problem podnoszę. Natomiast druga rzecz to jest też dosyć charakterystyczna również dla kolejnego smartfona, o którym będziemy mówili Vivo za moment. To jest moduł tylnych aparatów fotograficznych, który będzie charakterystyczny i będzie wyróżnikiem. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oko, to znaczek Zeissa, który zrobił optykę do aparatów fotograficznych. No cóż, zobaczymy jak będzie. Jestem ciekaw, powiem szczerze, nie miałem okazji do tej pory trzymać w ręce innego smartfona z Zeissem poza Nokiami. Ciekaw jestem, jak tutaj będzie z tym Zeissem i jak te aparaty są oprogramowane właśnie w przypadku Vivo. Nie rób sobie wielkich nadziei, bo jak pamiętasz, dopisek Hasselblad też jakichś cudów wielkich nie uczynił, czy Leica, także... Znaczy wiesz co, Zeiss, ja nie oczekuję cudów. Zeiss ma troszeczkę większe doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z urządzeniami mobilnymi, niż Hasselblad. Nie wiem, czy to w jakiś sposób zaprocentuje. Ludzie z Zeissa wyglądają na profesjonalistów. Na ile ten profesjonalizm przekłada się na jakość obiektywów w aparatach fotograficznych, nie mam pojęcia. Natomiast o ile z Zeissem mamy do czynienia przez no, od bardzo długiego czasu, od początku na przykład, kiedy Nokia się zaczęła, czy nowa Nokia zaczęła się pokazywać w Barcelonie, o tyle z Hasselbladem no, mieliśmy do tej pory do czynienia kilkukrotnie. Raz właśnie w przypadku Motorola, drugi raz w przypadku nowych zastosowań. Też się zdziwiłem bardzo, że Hasselblad wrócił na rynek, ale najwyraźniej są na rynku pieniądze w związku z tym. No, i tu ująłeś. I wydaje mi się, że panowie z Zeissa, jak i z Hasselblada, czy Leica są profesjonalistami przede wszystkim w marketingu i robieniu pieniędzy. Znaczy, ja bym to wrzucił po prostu do worka pod tytułem marketingowy bełkot i... Wiesz co? Powiem ci jedną rzecz, mianowicie ja oglądałem, dlatego że Zeiss przy różnych okazjach pokazywał przy smartfonach HMD właśnie, przy smartfonach Nokia, pokazywał swoje aparaty z początku współpracy i jakby współcześnie funkcjonujące. I te aparaty przeszły rzeczywiście bardzo, bardzo dużą ewolucję od samego początku, odkąd były montowane. Stąd wierzę w jakiś sposób troszeczkę bardziej Zeissowi. Natomiast trzeba powiedzieć szczerze, że poza samymi obiektywami, same obiektywy magii nie zrobią. No dokładnie. Jest potrzebna sensowna matryca, jest potrzebne do tego jeszcze sensowne oprogramowanie, dlatego że te obiektywy mobilne, przepraszam, jednostki fotograficzne mobilne są naprawdę znacznie bardziej skomplikowanymi urządzeniami niż te choćby funkcjonujące w lustrzankach, pomimo tego, że te w lustrzankach są oczywiście znacznie lepsze. To wynika po prostu z fizyki. Tak, po prostu masz całkowitą rację, natomiast... Fotografia mobilna jest trudna do ogarnięcia, no.
Natomiast tak, no moim zdaniem w fotografii mobilnej przede wszystkim główne skrzypce gra oprogramowanie, bo nawet możesz mieć znakomitą matrycę i doskonałą optykę, jak masz kiepski soft. Znamy takie przypadki, oczywiście, już nie będę z litości ich wymieniał. Też no to... znamy takie przypadki z całkiem dorosłych aparatów, sporządzonych tak, kompaktów. Nie da rady. Gdzie po prostu świetna optyka i tak, niezłe matryce nie dają rady, ponieważ oprogramowanie w normalnych kompaktowych aparatach wiesz, znanych firm, mówię, po prostu nie daje rady. No i jakby takie moje wewnętrzne przekonanie jest, że bez tych dopisków szacownych marek fotograficznych aparaty w smartfonach przechodziłyby dokładnie taką samą ewolucję i oczywiście nie przeczę, że te marki fotograficzne jakiś know-how wniosły, miały jakiś udział w rozwoju mobilnych aparatów fotograficznych, ale umieszczanie dopisków przy aparacie z tym szacownym, kultowym niekiedy logo, no to dla mnie to jest po prostu czysty marketing i tyle. Ale może, bo się tak rozgadujemy, przejdźmy do kolejnego telefonu, bo Vivo pokazało jeszcze kolejne dwa urządzenia w zasadzie, bo pokazało jeszcze telefon dla tych, którzy chcieliby mieć wielką patelnię, ale nie składaną. Pokazali, moi drodzy, Vivo X-Note, który ma 7-calowy ekran. Na szczęście jest to ekran QHD+, ze 120-hercowym odświeżeniem i jasnością do 1500 nitów, więc ten wyświetlacz będzie fajny, ale telefon, no cóż, na pewno nie da się go nazwać małym. Ma stosunkowo małą baterię, bo 5000, jak na 7-calową patelnię, to trochę mało, na szczęście ładowanie ma 80-watowe i to bezprzewodowe 50-watowe, a całość ma bardzo podobną stylówę i identyczne kolory, jak wspomniany wcześniej składak, to co Jacek mówił. Chciałeś coś, Jacku, wrzucić, bo... To znaczy no. Kolory są identyczne, poza jednym jest jeszcze dodatkowy beżowy, który mężczyźni zazwyczaj nazwą szarym, ale to jest taki beżowo-szary smartfonik. Okej. Specyfikacja w zasadzie jest bardzo podobna jak w składaku, bo znowu mamy Snapdragona 8 i w zasadzie zestaw fotograficzny też taki sam, 50 mega z aptyczną stabilizacją, dwa teleobiektywy i szerokokątny 48 megapikseli. Oj, przepraszam. Natomiast tiery pamięci są inne i ceny są na szczęście niższe. 8256 kosztuje, przeliczając z juanów, nieco ponad 4000. 12256 kosztuje 4300 z groszami, a najdroższy model 12512 to jest niecałe 4700. Czyli te ceny, widzicie, ile mniej więcej trzeba dopłacić, żeby mieć to samo, tylko składane. Przemknęło mi przez głowę, żeby radzić wam, żebyście raczej tego kupowali niż składaka. Ja pomyślałem sobie, że w tym zakresie cenowym, jak ktoś chce mieć folda, to będzie miał folda. Jak nie będzie chciał mieć folda, to nie będzie chciał mieć folda. Jak będzie chciał sobie kupić jacht, to sobie kupi jacht. Albo no, przynajmniej małą żaglóweczkę. Dokładnie, tu już jesteśmy na poziomie cen abstrakcyjnych. Natomiast zła wiadomość jest taka, że ten X-Note też nie jest przewidziany do dystrybucji w Europie, także luz, myślę, że Vivo oszczędziło wam tych dylematów, ale nie oszczędziło wam jeszcze kilku kolejnych urządzeń, bo jeszcze pokazali swój tablet, Vivo Pad, jest ładny. Mów. Nie, ja chciałem jeszcze tylko wspomnieć o tym, że chętni sobie poradzą, dlatego że z tego, co podaje Vivo, nie ma wyblokowanych częstotliwości. W związku z tym jest to z jednej strony przygotowanie do tego, że gdyby ewentualnie potrzebna była dystrybucja poza Dalekim Wschodem, to Vivo jest na to przygotowane. Z drugiej strony jest również tak, że ci, którzy koniecznie chcą sobie sprowadzić te smartfony z Chin, sprowadzą sobie z Chin i one teoretycznie przynajmniej powinny działać. Co prawda oczywiście ja zawsze namawiam do pytania sprzedawców najpierw, czy to będzie działało w Europie. Natomiast z danych podawanych przez Vivo wynika, że w zasadzie powinno. No tak. No. I wracamy do pada. Tak, wróćmy do tabletu, bo tu szybciutko, bo podobno tablety nikogo, więc tak kronikarsko tylko. 11 cali, rozdziałka przyzwoita 2560x1600, odświeżanie 120-hercowe plus wsparcie do rysika i podwójny aparat przedni 16 mega z silnikiem Time of Flight, czyli będzie fajne odblokowywanie ryłem i fajne portrety. Powinny być. 4 głośniki z Dolby Atmosem, podwójny aparat z tyłu 13 i 8 szeroka. W tablecie myślę, że więcej nie trzeba.
Tak samo jeżeli chodzi o procesor Snapdragon 870, też jest dobrze. Tablet nie musi być hiperwydajny, a ta 870 myślę, że w zupełności styknie. Do tego bateria 8040 z 44-watowym ładowaniem. Ta pojemność akumulatora też jest stosunkowo nieduża jak na rozmiar tego tabletu, ale dobra, nie czepiam się jakoś to tam. To znaczy, wiesz co, tutaj się o tyle nie ma co czepiać, że Vivo postawiło na to, żeby ten tablet był bardzo cienki. Tak, to też. To podaje, że ten tablet ma 6,5 mm grubości, 6,55 dokładnie. Nie wiem, czy ten rozmiar obejmuje również aparat fotograficzny. Podejrzewam, że jednak mimo wszystko nie. Natomiast to jest i tak bardzo cienkie. Gdybyście wzięli go do ręki, to jest po prostu aż człowiek się boi, że takie urządzenie mu się złamie w ręce po prostu. No właśnie, to chciałem powiedzieć. Przy 11 calach ekranu to jest po prostu naprawdę bardzo cieniutka rzecz. No, pewnie dlatego dali obudowę metalową, żeby to jednak było sztywne w miarę. Tak, metalowa obudowa i dlatego ta bateria 8000. Nie mogła być większa, a na szczęście jest szybkie ładowanie. Znaczy, powiem Ci szczerze, że dla mnie to i tak jest cud technologiczny, że im się udało te baterie 8000 tam wpakować. No tak, a poza tym rzecz będzie ładna, bo jak zobaczycie sobie fotki, to ten tablet jest po prostu urodziwy. Są dwie wersje, 8128, 8256 odpowiednio za 1675 albo 2010 zł. Przypominam, trzeba sobie do tych cen dowalić VAT, gdybyście chcieli to sprowadzać. To znaczy nasz kochany kraj dowali VAT za was, także wy już będziecie musieli dopłacić tam odpowiednią różnicę. Bierzcie to pod uwagę, sprowadzając cokolwiek z Chin. Do tego tabletu jeszcze sobie możecie za 200 z groszami dobrać rysik, albo pokrowiec, albo klawiaturkę. Klawiaturka z tego wszystkiego jest najdroższa, bo 400 wychodzi, pokrowiec tam 100 z groszami. Także tak. Ale to nie jest ostatnie Vivo i tak, kurczę, no lećmy po prostu dalej, bo nam braknie czasu. Kolejna premiera Vivo, tym razem pomarańczowa i śliczna, to jest Neo 6. To jest też bardzo ładny smartfon przede wszystkim, bo on ma te fajne złote elementy z tyłu obudowy, myśmy o nim mówili już, albo chyba tydzień temu wspominaliśmy. Tak, mówiliśmy o nim. Ponieważ on się znalazł u nas w katalogu znacznie wcześniej, ja tylko zweryfikowałem tak naprawdę specyfikacje, nie poprawiałem właściwie niczego, bo wszystkie dane były poprawne, uzupełniłem to, co Vivo dało w dodatkach. Przypomnę tylko, że to też jest flagowy właściwie telefon ze Snapdragonem 8, z AMOLEDem 662 w Full HD pracującym przy 120 Hz, z pamięciami 128 albo 256 flesza, 8 albo 12 RAM, aparatami 64, 12 plus 2 z tyłu. Ta 12 jest oczywiście szerokokątna i 16 z przodu. Bardzo fajny, ładny aparat. To jest, ja mówię, że flagowy cel, to jest w zasadzie wyższa średnia półka po prostu ze względu na procesor, który jest rzeczywiście w tej chwili najlepszym chyba funkcjonującym na rynku Qualcommem. A cała reszta jest, mówię, górna średnia półka, nie ma tutaj aparatu w tele, cudów. Nie ma pamięci gigantycznych jakichś, bo umówmy się, że 12 giga zdarza się, 16 na przykład powinno być we flagowcu i 512 flesza. Nie ma. Także jest wyższa średnia półka, ale dla mnie flagowiec ze względu na design, dlatego że bardzo mi się podoba, szczególnie właśnie w wersji pomarańczowej i z tym modułem aparatów fotograficznych zrobionym na złoto, po prostu na złoto czarno. Wygląda to rzeczywiście przynajmniej na renderach bardzo ładnie. Tak, drugi jest po prostu szaro-srebrny. Dodam jeszcze bateria 4700 z 80-watowym ładowaniem, a ceny i tiery pamięci. Już Wam mówię z juanów, oczywiście podkreślam znowu. 8128 to jest 1885, 8256 to nieco ponad 2000 i 12256 to jest 2222. Tak to wygląda. No i oczywiście znowu, jakbyście chcieli, to sobie musicie to sprowadzić, bo tak w europejskiej dystrybucji na razie nie ma i nie będzie. Generalnie Aiko rzadko kiedy trafiają do Europy, więc no cóż. Pozostaje... No ja sprawdzałem, dlatego że ostatnio mówiliśmy, czy by nie wyodrębnić osobnej marki, no więc jest problem, dlatego że w jednych krajach ona jest wyodrębniona, właśnie w innych, w Chinach na przykład nie jest. W Chinach IQO jest nadal w ramach marki Vivo, w związku z tym zdecydowałem jednak nie wyodrębniać.
Mimo tego, że w Europie się forsuje jednak No, ale IPO. też tak naprawdę takiego hiperoficjalnego komunikatu, który na przykład wystosowałby polski oddział Vivo, że hej, IQ jest osobną marką. Chcielibyśmy osobno, tak. To nie było. To nie było, więc jakby, tak jak Jacek mówi, na razie zostawiamy po staremu, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Przechodzimy, słuchaj, chyba do Oppo. Tak, oj, Oppo też narobiło się w tym tygodniu jak dzikie po prostu. Nawalili Renault, Renault 7 Lite 5G to jest premiera, która tym razem jest premierą europejską, dlatego że smartfon pojawił się w węgierskim sklepie producenta. I to jest smartfonik ze Snapdragonem 695, z AMOLEDem 6,4 cala w Full HD pracującym przy 60 Hz, z pamięciami 120, właściwie z jednym tierem pamięci 128 plus 8, ale obsługuje karty pamięci na szczęście, 64 megapiksele z tyłu plus dwie dwójki, z przodu 16 megapikseli. Te smartfony są w zależności od tego, jaka wersja kolorystyczna, w różnych rozmiarach i mają, zdaje się, różną wagę, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli chodzi o ładowanie, to jest 33 W, a bateryka, nie wiem, czy wspomniałem, 4500 mAh. Smartfonik, nie wiem, no, na kieszeń Europejczyka, zdaje się. Czy ty sprawdzałeś ceny? Tak, oczywiście, bo smartfon też będzie w Polsce dystrybuowany. Już wam mówię, będzie kosztować 1899 zł. W zasadzie już kosztuje, bo już jest dostępny, a tak naprawdę to no, Oppo miało premierę taką no, dziwną troszeczkę, bo była najpierw trochę w Polsce, potem trochę międzynarodowo się zrobiło. W każdym razie pierwotnie było powiedziane, że przede wszystkim wchodzi do nas super hiperflagowy model Find X5 Pro. I to była jakby taki pierwszy hicior. Potem się dowiedzieliśmy, że będzie u nas dostępny Oppo Reno 7 5G. Mówimy o polskim rynku. To jest telefon też z AMOLEDem, też 6,43 cala, oparty o Dimensity 900, z baterią 4500, z ładowaniem 65 W. 32-megowy do selfie aparacik, z tyłu aparat szerokokątny, 64 główny i dwójeczka do portretów. I ten telefon będzie u nas oferowany, moi drodzy, tylko muszę się wpatrzyć dobrze, z pamięcią 8256 za 2700. To już się robi nie tanio, natomiast jeszcze pojawi się trzeci, ten, który widzicie za moimi plecami, który tak naprawdę z całej tej serii Reno 7 najbardziej mi się spodobał. Ten model pojawi się u nas trochę później, zdaje się, że w maju. Będzie kosztował 1600 zł z pamięcią 828. Myśmy o nim już mówili, więc ja nie będę się rozwodził. Na szybko znowu 6,43 cala AMOLED 90 Hz. Snapdragonik 680, bateria 4500, 33-watowym ładowaniem, oczywiście jest mini jack, jest NFC, aparat znowu 32, z tyłu znowu 64, do tego dwójeczka do rozmywania tła i dwójeczka do makro, a w zasadzie to jest ta dwójeczka mikroskopowa. No i tak jak widzicie, bardzo fajny znowu ten pomarańczowy kolorek, potwierdzający, że Vivo, Oppo, IQ i tak dalej nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego. Całkiem ładna rzecz. Dla porządku jeszcze dodam, że nowe słuchawki TWS też Oppo pokazało i też będą u nas za 800, bo prawda, mają tę aktywną redukcję szumów, zdaje się, i P54 i w ogóle i hiper. No, potrzebowaliśmy. Słuchawki słuchawkami, ale myśmy nawet do połowy listy nie doszli. Tak. Wróćmy na moment do Reno 7 Lite 5G. Jeżeli sobie go obejrzycie, to uruchomcie sobie u nas porównywarkę i porównajcie go sobie z Oppo F21 Pro. Oppo F21 Pro to właściwie F21 Pro 5G. Jak sobie porównacie te specyfikacje, to zobaczycie, że tam w zasadzie nie ma różnic. Ten smartfonik Oppo F21 Pro 5G zadebiutował z kolei w Indiach. Po renderach możecie stwierdzić, że to jest dokładnie to samo urządzenie. Jeżeli spojrzycie w specyfikację, zobaczycie tam tego samego Snapdragona 695, to tą samą baterijkę 4500, tego samego Androida 6,4 i w zasadzie całą resztę, która bardzo przypomina tę specyfikację, o której przed momentem mówiliśmy, dokładnie, w przypadku Reno 7 Lite 5G.
Ale oprócz tego jeszcze w Indiach zadebiutowało w Oppo F21 Pro, tym razem obsługujące wyłącznie sieci 4G. I to jest smartfonik ze Snapdragonem 680, również z bateryjką 4500, z pamięcią 128+8, aparatem bardzo podobnym, to jest 64+2, ale 32 megapiksele, z przodu tam była zdaje się 16, jeżeli dobrze pamiętam. Nie mam tutaj, nie, i mam ładowanie. Ładowanie też jest identyczne i to są też 33 waty, szybkie ładowanie, także jest fajnie. Smartfon w tej chwili dostępny zdaje się wyłącznie w Indiach. Indiach, tak. I to jest też, zdaje się, odpowiednik tego smartfona, o którym Adaś przed momentem. Nie, nie, nie. W zasadzie trochę tak, natomiast tak na szybko to jest bliski jakby też krewniak, chociaż nie identyczny oczywiście, no, żebyśmy mieli jasność, nie identyczny, ale blisko spokrewniony z Reno 7Z. Okej, okay, okej. Okay. To jakbyście tak chcieli, dlatego się tak uśmiechnąłem, bo to no, znowu trzepanie na jedno kopyto, że tak powiem, jeżeli chodzi o smartfony. No ale dobra, Oppo jeszcze pokazało kolejny model, tym razem w Chinach. Oppo A57. To znowu jest taki telefonik o bardzo podobny do pozostałych stylizacji, tyle że ma już kropelkowy notch w ekranie. Ma 6,5-calowy wyświetlacz HD+, co prawda z 90-hercowym odświeżeniem, ale to pokazuje, że to raczej nie będzie drogie urządzenie. Aparat 8-megowy z przodu w tym noczu siedzi, natomiast z tyłu jest 13 i 2-megowy rozmywacz tła, ale ma oprawkę taką wielką, jakby był przynajmniej szerokokątny. MediaTek Dimensity 810, do tego 6 lub 8 giga RAM-u, do tego 128 giga pamięci wewnętrznej. Tu mała ciekawostka wtrącę, że na przykład z tym mniejszym RAM-em dostaniecie szybszą pamięć wewnętrzną, było UFS 2.2. Natomiast w przypadku, kiedy wybierzecie więcej RAM-u, to dostaniecie wolniejszą UFS 2.1. Ja wiem, że kompletnie nikt tego nie zauważy, ale to taka ciekawostka przyrodnicza. To znaczy jest to przedziwne o tyle, że niższy tier ma szybszą pamięć. Ale mówię, no spokojnie, konia z rzędem temu, kto wyczuje różnicę w codziennym użytkowaniu, powodzenia życzę. Do tego bateria 5000, ale niestety tylko 10-watowe ładowanie i ten telefon w Chinach kosztuje 1000, czyli w tej wersji tańszej. W wersji droższej jeszcze na razie nie znałem ceny w momencie pisania artykułu, więc wam nie powiem. No ale to jest taka niska, średnia półka. No niestety ta cena taka już nie do końca jest, wydaje mi się, adekwatna względem wyposażenia tego telefonu, ale to jest Oppo, tego nie ogarniesz. Oppo jest, że tak powiem, trochę tak aspiruje do miana bycia marką premium, więc... Tak, od początku, odkąd funkcjonują w Europie, próbują być marką premium. To widać szczególnie rzeczywiście po cenach. A tutaj w przypadku tych pamięci, ja podejrzewam, to nie jest zła wola producenta akurat, nie jest jakaś zła jakość, natomiast prawdopodobnie gość, który tam szuflą przewalał te UFS-y 2.1, stwierdził, o rany, skończyło się, musiałbym teraz ręcznie wyciągać. No to stwierdzili, to idź na tę drugą hałdę tam są UFS-y te trochę szybsze, to wpakujemy go do smartfona. No i zaczął szuflą przewalać. Pewnie też chodziło o wyważenie jakiejś sceny. Może się okazać, że dzięki temu różnica między tymi tierami pamięciowymi będzie minimalna w cenie. Co, to jest taka rzecz, to jest rzecz marketingowo w zasadzie pomijalna, jeżeli chodzi o pamięci. Oni tam co prawda epatują na tych infografikach prędkościami, różnicami, ale nie w przypadku tego smartfona. Nie mogą tego zrobić, dlatego że w obrębie jednego modelu to by po prostu im zeżarło sprzedaż. Gdyby nagle zaczęli promować te z szybszą pamięcią albo te z większą pamięcią, ale właśnie, to te drugie by na tym ucierpiały. No właśnie i tu przede wszystkim klient by miał straszną zagwozdkę. No bo tak, czy ja chcę mieć więcej RAM-u, czy szybszą pamięć wewnętrzną? Jedno warto mieć i drugie warto mieć. Które ja mam mieć? Co będzie dla mnie lepsze? O Jezu, powiem wam szczerze, ja bym nie wiedział. Ja bym chyba wziął więcej RAM. Nie, w przypadku tego RAM-u i tych nie ma się co zastanawiać. To jest przyrost prędkości w zasadzie pomijalny w przypadku komórki, w przypadku obsługi gier, gdzie
pamięć RAM jest jak najbardziej bardzo ważna, ale w przypadku gier mobilnych, które najbardziej ją wykorzystują, a przepraszam, jeszcze są przeglądarki, które ją pożerają po prostu masakrycznie. No ale jest jedna taka przede wszystkim. Przy przeglądarkach tak, prędkość, ta lekka różnica prędkości może mieć niewielkie znaczenie, ale znacznie większe znaczenie ma pojemność, w związku z tym jednak ja przynajmniej polecam ten wyższy tier pamięci z większą pamięcią RAM, a nie z szybszą pamięcią RAM. To ciekawe, bo tym razem się zgadzamy. Mam jeszcze jakiegoś, bo chyba nie. Czy jeszcze coś tam zostało? Nie. Motorola zadebiutowała, właściwie to dwie Motorola zadebiutowały w tym tygodniu, ale jedna to nie jest debiut, dlatego o niej powiemy później. Natomiast takim debiutem, no debiutem w zasadzie prawdziwym, chociaż i design opatrzony i w zasadzie wydaje się, że już 5 razy widziało się tego smartfona, to jest Motorola G52. W dwóch wersjach single i dual SIM ze Snapdragonem 680, a więc wiadomo, że jest to tanie obłożenie dla sieci 5G, z baterijką 5000 mAh i AMOLEDem 6,6 pracującym w Full HD przy 90 Hz. Pamięci to jest 128 albo 256 i o dziwo w przypadku RAMu minimalistycznie 4 albo 6. Nie kupujcie 4, jeżeli już się przecina nie, tą... Nie, ale poczekaj, to jeżeli tak ludziom doradzasz, to będą musieli sprowadzić z zagranicy, bo zgadnijcie, którą wersję polski oddział wprowadził. Niestety. Ładowanie jest fajne, bo ładowanie jest 30-watowe, ładowarka podobna, bo 33-watowa, także nawet o oczko lepszą dobrze, ładowarkę no. dali niż jest ładowanie. No ale to takie standardy. Nie no, tak naprawdę telefonu warto się zainteresować przede wszystkim ze względu na OLEDowy wyświetlacz, że jest tak, 50-hercowym. Tak. Natomiast jeszcze wrócę, muszę to zrobić. Znaczy wiesz, no jest jeszcze 50-megapikselowy aparat, jakby nie patrzeć. Co prawda, jeżeli chodzi o matrycę, to nie jest najcudowniejsza matryca, bo to jest według tych informacji, które mam omniwiżne, ale możliwe, że się mylę w związku z tym. Tutaj nie uparłem się i nie wpakowałem do katalogu. Ile by nie było megapikseli, no to jeszcze bierz pod uwagę, że soft jest równie ważny, a Motorola nie najlepiej sobie z tym radzi. Natomiast ja chciałem przywalić mocno w polski oddział Motorola. Naprawdę, zrobili coś strasznego. Nie wiem, jak to odczytywać. Jestem daleki od teorii spiskowych. Natomiast przyszedł komunikat prasowy, gdzie podano bardzo fajną cenę na ten telefon. 999. Super. Wszyscy o tym telefonie napisali. Każdy napisał, że fajnie, fajny telefonik za nieduże pieniądze, wszystko spoko. Takie publikacje poszły, natomiast dzień później polski oddział przysłał sprostowanie komunikatu, że cena wyniesie jednak 1200 zł. No i powiedzmy sobie, że to jest granda niestety. No niestety tak, bo ja rozumiem, że każdy się może pomylić. Tak, każdy się może pomylić, ale prostować cenę nie w kilka minut czy kilkadziesiąt minut po publikacji, bo ktoś może puścił, nie sprawdził, dobra, zdarza się. Ale czekają, aż polecą wszystkie publikacje, bo ja to tak odebrałem. Poczekali, niech wszystkie polskie serwisy napiszą o tym telefonie, podadzą tą cenę 999, ludzie poczytają, się napalą, a następnego dnia prostujemy cenę. No dobra, ja to sprostowałem na tak zwanym ASAP-ie, ale ten artykuł już wisiał u nas prawie dobę, kiedy to się pojawiło i myślę, że ten, kto był zainteresowany tą motką, to już o niej dawno przeczytał i wbił sobie cenę 999 do głowy. Przy czym zobacz, jakie to jest perfidne, dlatego że użytkownik, który czyta w serwisie newsa, czy u nas w katalogu, czyta o cenie, nie jest zły na producenta, tylko jest zły na serwis, bo to serwis podał złą cenę. Dziennikarze znowu pojechali na premierę, ochlali się i teraz głupoty piszą. No taki będzie odbiór. Bo tutaj się nikogo nie poszuka. Że tak oni tak robią, i poszło w świat. A to nie myśmy pomylili, tylko polski oddział Motorola tak podał. I ja w tym momencie powiem szczerze, straciłem wszelką ochotę na testowanie, oglądanie jakichkolwiek smartfonów Motorola, bo okaże się, że pojadę na premierę Motorola, dostanę telefon do testów, ja go przetestuję, powiem wam, hej, moi drodzy, jak na 2000 to jest to bardzo fajny, mocny średniak. A potem Motorola przyśle komunikat, że ej, sorry, ten telefon to 2,5 kosztuje, myśmy się pomylili. I wtedy tak, to, jak wyglądam? No? Jak... To niestety ogranicza zaufanie przede wszystkim dziennikarzy do marki, bo konsument pójdzie do sklepu i zobaczy, jaka jest naprawdę cena i się rozbije o ten sufit betonowy dosyć szybko, się okaże, że... No bo za 1200 to już tak średnio ten telefon. No właśnie, dwie... Nie, po prostu uważam, że polski oddział Motorola zrobił przede wszystkim z nas, dziennikarzy z serwisów internetowych, mediów, blogerów, idiotów.
Po prostu, bo my na takich wyszliśmy w oczach konsumentów, którzy napalili się na ten telefon, bo ma fajny ekran, fajną baterię, ma IP52, prawda? No fajny telefon, jak za tysiaka, to ja to bierę. Po czym idę do sklepu i się okazuje, że jest 200 zł droższy i na kogo jestem wkurzony? Na Motorola, na sklep czy na media? No raczej nie na Motorola, bo Motorola po prostu wyprodukowała, telefon leży na półce. Pierwsze wnerwienie idzie na sklep, bo to ten sklep mnie chce wydymać, przepraszam, oszukać. A drugie wnerwienie idzie na media, bo przecież gazety, serwisy i tak dalej tak pisali. Telewizja kłamie, pamiętajcie. Tfu. Nie, nie chcę mi się już o tym gadać. Wkurzyłem się, naprawdę się wkurzyłem. Jest jeszcze jeden smartfon Motorola, który też w tym tygodniu się pojawił, a przynajmniej na nazwę ma nową. On się nazywa Edge Plus 5G UW. U nas nie będzie raczej dostępny. Jest to żywcem skóra zdarta z jednego z wcześniejszych modeli Motorola Pemprze, że nie pamiętam już w tej chwili którego, ale jednego z tych, o których już mówiliśmy. I jeżeli chodzi w tej chwili o Realme, które też wypuściło w końcu to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to owszem, wypuściło i specyfikacja też w zasadzie się nie różni od tego, co podawałem. Mowa o 9 Pro Plus Free Fire, czyli to jest raz, że to jest smartfon, który też już wcześniej był. To jest smartfon w wersji, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, w związku z tym już chyba nie będziemy powtarzali. Nie, nie, macie recenzję nawet tego smartfonu na naszym kanale i w serwisie sobie zobaczcie, bo żeśmy to też w zeszłym tygodniu polecali. Przypomnę, że to jest tematyczna edycja, więc tak naprawdę różni się pleckami i być może jakieś tam tapetki dołożyli, tematy i tak dalej. Tak, bo jeżeli chodzi o sprzęt, różnic rzeczywiście. Tak, technicznie on się niczym kompletnie nie różni. Na razie pokazał się w Tajlandii i cisza. Więcej nic na ten temat nie wiemy, czy będzie gdziekolwiek indziej jeszcze oferowany. Po prostu odnotowujemy go kronikarsko. Ciekawostki i drobiazgi też na szybko. Redmi Note 10 T5G w wersji japońskiej. W zasadzie tutaj nie sposób się pomylić w sklepach, jeżeli chodzi o to, żeby go pomylić z tą wersją, którą można u nas ewentualnie kupić, czy wysyłkowo. Natomiast są różnice i tą różnicą jest głównie Snapdragon 480 zamiast Mediateka. I to warto zauważyć. Natomiast jeżeli chodzi o resztę specyfikacji, ona jest naprawdę bardzo podobna. Jedyna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest to, na co Japończycy zwracają uwagę, czyli IP68, jeżeli chodzi o odporność. Można? Można, słuchajcie. Ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że ten Redmi, który jest u nas, też teoretycznie spełnia IP68, tylko nie zostało, że tak powiem, opłacone testy i ten certyfikat. U nas zdaje się jest IP52 albo 53, nie pamiętam. 53 zdaje się jest u nas, co w sumie też jest niezłe, bo powiedzmy, że chroni telefon, jak wam się na niego chlapnie wodą, czy tam jak was deszcz złapie. Natomiast to nie jest taka pełna wodoszczelność, że możecie telefon na przykład utopić. Nie, broń Boże. Broń Boże. To jest po prostu lepsze od Samsungów, które od oddychania im w slot od ładowarki potrafią powiedzieć o jej wilgoć, o jej nie będę się ładował. Które tak mają, bo mi się to przyznaję nie zdarzyło. Wiesz co, mają w komentarzach naszych użytkowników, bo mi się wielokrotnie w ostatnich 2 miesiącach zdarza przeczytać, że po pierwsze ludziom zgłaszają, że jest wilgoć, po drugie są problemy z ładowaniem. To chyba dotyczyło któregoś 52 albo 53, a 52, 53, nie pamiętam w tej chwili. No widzisz, to może to ziemniaka sknocili. Wielokrotnie komentarze, że są problemy z portem ładowania i z tym, że telefon stwierdza, że jest w powietrzu wilgoć albo w ogóle nie chce się ładować na przykład ze względu na wilgoć powietrza. To ja chyba nabrałem ochotę na przetestowanie A53. Natomiast poza tym jeszcze zdarzają się dosyć często w komentarzach w przypadku tych tańszych Samsungów, ale w przypadku właśnie serii zdaje się A i M. Zdarzają się komentarze dotyczące tego, że smartfon odesłany na gwarancję z innego powodu wraca z adnotacją, że właśnie został zamoczony, tak? Bo to jest stara zagrywka, wiesz. Użytkownik się zarzeka, że nie w życiu po prostu nie był, nawet na deszczu nie był, tak? Ale to wiesz, to jest stara zagrywka, bo wszyscy tak robili. Przypomnijmy, że w iPhone'ach też się potrafiły zmienić te wykrywacze rzekomej wizji. Tak, oczywiście, nie mówię, ja akurat wspomniałem o Samsungach, dlatego że ostatnio było rzeczywiście duże nasilenie w tych komentarzy dotyczących Samsunga. Tak, wiesz, natomiast globalnie to się potrafi zdarzyć każdej marce. Tak, ale wiesz co, ja jak zaglądam tak w komentarze, to ja mam wrażenie, że kopanie w Samsunga się zrobiło modne w Polsce. Nie wiem dlaczego, ale tak jest.
Natomiast chciałem powiedzieć, że ja na przykład używam co prawda flagowego modelu, ale ja dosyć regularnie go opłukuję pod kranem i rzeczywiście, kiedy telefon jest tak zamoczony, że tak, jasno jest Adaś, woda, to on czuje mordę, że jest zamoczony. Ale ja wtedy biorę gruchę od aparatu fotograficznego, dmuchu i po chwili komunikat znika. Nie wiem, widocznie w tej średniopółkowej serii może coś strzelili. Trudno powiedzieć, a może to znaczy, po prostu soft jest bardziej wrażliwy. W przypadku Samsunga ludzie kopią głównie w baterię i mają rację, powiedzmy sobie szczerze. No. Rzadko się zdarza, że w coś, ale zdarza się oczywiście, że w coś innego rzeczy. No ja widzę, sprawa, że użytkownicy są bardziej albo mniej świadomi, tak? Dlatego, że w momencie, kiedy się narzeka na zasięg, wiarygodne są te narzekania, kiedy człowiek wcześniej miał innego smartfona i ten smartfon działał w miejscu, w którym był używany, a ten nowy, którego kupił, nie działa w miejscu, w którym... Tak, no prawdopodobnie albo brakuje jakichś częstotliwości, albo rzeczywiście są problemy z modemem, albo z anteną. Czy anteny? Może mogą być po prostu w złych miejscach anteny, a użytkownik źle go trzyma. Też to było. Znaczy, źle go trzyma, trzyma go inaczej niż producent sobie wymyślił. Bo to, że użytkownik źle trzyma smartfona, ja przypomnę, to jest hasło Apple'a swego czasu w pierwszych iPhone'ach, kiedy użytkownicy źle trzymali iPhone'y i dlatego one nie działały. iPhone 4. A potem Apple wydało rozwiązanie problemu polegające na założeniu na ramkę telefonu takiego otaczającego ją bampera, który sprawiał, że ręka była tam kawalątek dalej od tej obudowy i od anten. Ale wróćmy do telefonów z tego tygodnia, bo jeszcze chyba coś tam znalazłeś poza tym Redmi, który... Tak, jest ciekawostka jedna z Chin związana z marką, o której wielokrotnie mówiliśmy, że już nie żyje, ożywała, później znowu nie żyje. Pojawił się taki premium, z tym, że premium mówię, premium, smartfon Gioni, który się nazywa G98, z bateryjką 5000 mAh, Helio P60 i PSL-em wyświetlaczem 6,5, Full HD, ale przy 60 Hz pracującym, z pamięcią 128 albo 256 i tylko 4 GB RAM-u do tego, z aparatami fotograficznymi. 16 plus dwie jakieś popierdółki z tyłu, diabli wiedzą jakie, 8 z przodu. A mówię o tym smartfonie, dlatego że się pojawił na JD. Ja wiem, że na JD Polacy często dosyć zaglądają w poszukiwaniu nowych, fajnych ciekawostek. Smartfon wygląda specyficznie dosyć, dlatego że tutaj Gioni poszło w design i zrobiło z tyłu taką metalową klamrę, która z dwóch stron otacza moduł aparatów fotograficznych. Aparaty fotograficzne wyglądają jakby miały po 200 megapikseli, ale nie mają. Natomiast jest taka sztuczna skórka jeszcze, która imituje wykończenie produktu jako produktu premium. W związku z tym to wszystko ładnie wygląda z czymś, co jest metalowe, pseudoskórzane, co jest. Na JD się pojawiło w Chinach, w związku z tym o tym wspominam, ale tylko po to, żeby sobie ewentualnie obejrzeć egzotyczny chiński smartfon. No, marki, która dawniej była rzeczywiście bardzo fajna. I druga rzecz, która wyskoczyła dzisiaj, i to już jest ostatni chyba smartfon, na dziś chyba coś wynalazłeś, to jest TCL 103 w wersji single i dual SIM. TCL, którego ja szczerze nie polecam. Co prawda się pojawił w serwisie globalnym, ale widziałem, że wersja dual SIM jest na przykład sprzedawana już w Brazylii. Jest w sklepach. To jest smartfonik z 2 giga pamięci RAM i to właściwie kończy wszelką dyskusję na temat tego smartfonu jako smartfonu. Możemy o nim ewentualnie porozmawiać jako o telefonie, ale tutaj też nie bardzo jest jak rozmawiać, dlatego że nie mieliśmy tego w ręce. Myślę, że nie ma o czym, bo to po prostu nie ma szansy działać, nawet pomimo tego, że ma Androida Go. Po prostu nie. Nawet pamięć wewnętrzna też, kurczę, marnie wygląda, bo tutaj producent podał, ile faktycznie jej mamy. Mowa o 25 gigach. Więc to na niewiele pozwoli. Jest oczywiście gniazdko na kartę, ale kogo to? Tutaj jest jedna rzecz, słuchaj, która w jakiś sposób może ratować tego smartfona, dlatego że w momencie, kiedy zaczęły wychodzić jedynki TCL-owe, one Alcatelowe właściwie, bo to one wychodziły pod marką Alcatela. Kiedy zaczęły wychodzić jedynki, to o dziwo ludzie nie narzekali na to w działaniu jak telefon z ekranem dotykowym, tak? I tutaj ten smartfonik, ta 103 jest tak właściwie odpowiednikiem smartfona Alcatel 1
L, jeżeli się nie mylę, 1L Pro dokładnie. Okay. Nawet. Czyli mówi, że jest szansa, że jak jest ktoś szansa, że to będzie działało jako telefon sporadycznie, przeglądarka internetowa, aha, sporadycznie, modem, to ewentualnie dobra, może w takiej funkcji, mówię, bez uruchamiania społecznościówek, bez kombinowania, jasne, z internetem na zasobożernych przeglądarkach. Jeżeli potrzebujecie, to sobie DuckDuckGo ewentualnie zainstalujcie na tym i może będzie to z sensem działało. Jest to jakaś koncepcja. Mnie ten telefon z jednej strony, o, z takich fajnych rzeczy, bo może tak, najpierw o fajnych rzeczach jeszcze powiem. Ma czytnik linii papilarnych, co w tak taniej budżetowej konstrukcji nie zawsze jest jeszcze oczywiste. Ma, słuchajcie, radyjko i mini jacka. To też są takie fajne elementy. Natomiast mnie strasznie rozbawiła ramka aparatu fotograficznego, która na pierwszy rzut oka sugeruje obecność trzech obiektywów, a tak naprawdę w rzeczywistości są dwa, a w praktyce jest jeden, bo to jest trzynastka i dwójka do rozmywania tła, więc tak naprawdę jest tam jeden aparat, ale jak spojrzycie ale na... wygląda jak trzy. Z pewnej odległości, to oni tak fajnie, sprytnie tą zaślepkę wstawili, że no, powiem szczerze, że nawet Redmi by się nie powstydziło. Oczywiście tutaj pstryczek w nos Redmi, bo oni też tak robią, że wydaje się, że są cztery aparaty, a są dwa albo trzy. No, patrzę nie na ciebie, czy... to... Nie patrzę lubię na ciebie, czy to jest ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o smartfon. Tak, wiesz co, ja jeszcze chciałem wspomnieć, ale to już dosłownie kronikarsko, bo tak naprawdę powiem wam o tym, jak będzie premiera. Ale jest to ciekawostka, wydaje mi się, która zwróciła moją uwagę w ubiegłym tygodniu, do tego stopnia, że się zapisałem do specjalnej grupy na fejsie, w której pojawiły się newsy na temat tego urządzenia. Firma Unihertz. Firma Unihertz, nawet wielu Polaków może kojarzy, bo ludzie wiem, że sobie ochoczo sprowadzali z Chin taki smartfon Titan, bo wyglądał trochę jak BlackBerry, miał klawiszki i może nawet trochę jak BlackBerry działał. No to zapowiadam kolejny tego rodzaju smartfon. Na pierwszy rzut oka wygląda jak BlackBerry Key 2, czyli taki troszeczkę długi z niedużą, wąską stosunkowo klawiaturą QWERTY na dole. Bardzo fajny smartfon był. Bardzo fajny, jak go recenzowałem, to było... I akurat do mnie to specjalnie BlackBerry nigdy nie trafiło, natomiast faktycznie telefony z klawiaturą jak najbardziej jestem na tak. Ten ma być do tego smukły. Będzie premiera, to wam powiem. No i jest tam zbiórka na Kickstarterze. Widzę, że trochę to jest grzane sztucznie, to wszystko, cały ten hype. Bardzo się boję, że ten telefon zostanie przehypowany podobnie jak Nothing. Tutaj też mam obawy, że Nothing jest po prostu przehypowane, tak samo z tym Unihercem. No nie wiem, będzie premiera, to wam się o nim opowie. W każdym razie wiedzcie, że szykuje się taki telefon a la BlackBerry, mający, no można powiedzieć, inspirowany BlackBerry, mający jakby kontynuować tą legendarną klawiaturowość telefonu. No zdaje mi się trochę, że ten cały Unihertz to jest wiele hałasu o nic, ale jeżeli jest ktoś, kto nas ogląda i ma smartfon, tak, i chciałby go pochwalić, to ja zapraszam do komentarzy, chętnie czegoś się nauczę. Dokładnie. Na razie czytając użytkowników, to no cóż, no właśnie, kiedy no... czytam opinie, to one są naprawdę bardzo różne, bardzo różne. Dokładnie, dlatego tak jak powiedziałem, boję się, że tak samo teraz to jest trochę przehajpowane, a trzeba przyznać, że jeżeli tak, to marketingowcy odwali dobrą robotę, bo w zasadzie wszyscy o tym telefonie piszą i mówią tak, że... Tak, bo to jest ciekawostka, ludzie są złaknieni nowością, ciekawostek. My jesteśmy głodni jako rynek takich urządzeń po prostu i to chyba z tego się po prostu bierze. No, jeżeli nas ogląda ktoś z miłośników, z fanów BlackBerry, to zdajecie sobie sprawę, ja nie muszę wam tego mówić, że to urządzenie nie będzie BlackBerry i nie będzie działało tak, jak BlackBerry nie działało. To jest inspirowane BlackBerry i tak. To jest tylko design, umówmy się. Tak, tak, tak. Dobra. I nawet specyfikacji jeszcze nie podali, w związku z tym ja też nie pakowałem. Pełna, jest nieoficjalna u nas w serwisie, ale to jest nieoficjalna, więc Jacek nie podawał, bo jest naprawdę nieoficjalna. I jeszcze, żeby wybrzmiało to, co mówiłem na początku o tym wyjściu z Rosji, Huawei się zdecydował na wyjście z Rosji, podobnie jak sporo innych różnych przedsiębiorstw w branży elektronicznej IT pracujących czy komunikacyjnej, bo wyszedł wcześniej na przykład, nie wiem, Ericsson, jeżeli dobrze pamiętam, z Rosji również i kilka jeszcze innych firm właśnie z branży IT. Natomiast to wyjście Huawei dotyczy tak naprawdę rzeczy dużych, czyli kładzenia sieci 5G, dużych masztów, przekaźników. Tak, czyli jest to rzeczywiście wyjście dla Rosji
jakby dolegliwe i dokuczliwe, bo jakby się wycofali ze smartfonami, to myślę, że tam też nikogo. Natomiast tu już no niestety zaczyna być problem, bo jednak infrastruktura w dużej mierze była tam opierana urządzeniami. Wiesz co, nie, ja się nie zgodzę z tym, co powiedziałeś, dlatego że pamiętaj, że Rosja funkcjonuje co prawda w tym obiegu światowym, korzystając również z Facebooków, Twitterów i tak dalej, ale oni mają kupę swoich własnych sieci społecznościowych, kupę swoich własnych komunikatorów i tak dalej, w związku z tym może tutaj to, że Huawei nie miał Google'a, było mniej bolesne dla Rosjan. Było nadal bolesne, zdaje mi się, ale no nie będę się spierał, bo nie jestem Rosjaninem i może rzeczywiście patrzę inaczej, ale dla mnie Rosja równa się iPhone w ręku i takie mam po prostu proste skojarzenie. Nawet jeżeli obywatel jest niezbyt zamożny, to i tak staje na wszystkim, co ma, żeby mieć iPhone'a, bo wszyscy mają tam iPhone'i i tyle. No ale okej, mówię, może się mylę, nie wiem, nie byłem, nie obserwowałem tak dokładnie, wiesz, mogę się wypowiedzieć, jeżeli chodzi o Chiny, bo tam faktycznie byłem, widziałem, jak to wygląda, przynajmniej w dużych miastach. Natomiast w Rosji niestety, nie wiem, możliwe, że gdzieś na prowincji to rzeczywiście wygląda to trochę inaczej niż mi się zdaje, tylko tutaj podkreślam słowo zdaje mi się. Może, o właśnie, znowu, jeżeli ktoś był w Rosji, to też fajnie jakby napisał w komentarzu, jak to tam tak naprawdę wygląda, czy im to Google wisi, czy nie. Ciekawostka, wszyscy się dowiemy, wszyscy się nauczymy czegoś nowego, nie? Dziękujemy Wam w każdym razie za to, że znowu wpadliście, że wytrzymaliście znowu z nami tak długo. Pozdrawiamy Was serdecznie, życzymy Wam ładnego weekendu, a przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, żeby Wam się wszystko poukładało, żebyście mogli z rodziną, przyjaciółmi albo kogo tam lubicie spędzić, albo w samotności, jeżeli potrzebujecie się oderwać i pobyć przez moment sami i zająć się przez chwilkę sobą. Żegnamy się z Wami. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.